Śpisz? Co? Jest 8 rano, a ona nadal śpi. Niepojęte. Jane, wstawaj! Mamo, nie krzycz tak. Nie chcesz sama wstać, więc ci pomogę. Mam pomysł. Chwileczkę. Jeśli nie chcesz wstać i się umyć, woda sama do ciebie przyjdzie. Zimna woda zdrowia doda. Mamo, zwariowałaś? Budzę moją kochaną. Spójrz, dziś są twoje urodziny. Wszystkiego najlepszego, córeczko. Mam dla ciebie prezent. Szybko go rozpakuj. Co my tu mamy? Co? Poradnik, jak nauczyć się uśmiechać? Dzięki, mamo. Ale to bardziej mi się podoba, babeczka. Zaraz pomyślę życzenie. Świetnie. Dzięki, mamusiu. Smacznego, kochanie. Sama upiekłam. Panno Phoebe, pobudka. Dzisiaj mamy piękny dzień. Ale z niej śpioch. Panno Phoebe, dzień dobry. Pora wstawać. Proszę otworzyć swoje cudowne oczy. Dzień dobry, Kim. Widzę, że zestaw idealny poranek już gotowy. Moje ulubione płatki pod oczy ze złotem. Od razu je założę. Chcę, żeby moje worki spod oczu jak najszybciej zniknęły. Pamiętałaś! Oczywiście, dziś wielki dzień. Urodziny. Wszystkiego najlepszego. A oto i tort. Brawo! Mam nadzieję, że będzie smakował. Piekłam go całą noc. Ochyda! Chcę coś innego. A gdzie prezenty? O, złota torba jest na pewno dla mnie. Łap moje płatki. Co to może być? O, wiedziałaś, co chciałam. Nowy iPhone, ale fajnie. Zaraz wypróbuję, jaki ma aparat. Dawno nie robiłam sobie selfiaczka. Uśmiech? Co powiecie na to? Jestem taka fotogeniczna. Dobra, znudziło mi się. Kim, możesz już iść. Kochanie, długo jeszcze. Spóźnimy się z tatą do pracy. A ty do szkoły. Ruchy, ruchy. Musisz się szybciej rano ogarniać. Mama ma rację, przegięłaś. Ej, dokąd to? Codziennie to samo. Co założyć dzisiaj do szkoły? Mam taki duży wybór. Aż jeden zestaw, ale za to jaki ładny. Hop. I gotowe. Świetnie wyglądam. Co to takiego? Plama? Nie no, nie mogę iść w takim stanie do szkoły. A innych spodni nie mam. Ale już wpadłam na fajny pomysł. Podzielę się z wami lifehackiem, którego widziałam na TikToku. Potrzebuję kilku wycinków z gazet, kleju i pędzelka. Nakładam klej na pędzel i smaruję nim wycinki. Przyklejam wszystko do dżinsów. A teraz spryskuję wybielaczem. Świetnie! Patrzcie na to! Stare, poplamione dżinsy zamieniły się w fajne i modne. Ale czad! Co mam na siebie dzisiaj założyć? Szkoda, że lustro nie może ze mną porozmawiać. Na pewno by mi podpowiedziało. Nic tu nie ma. No nie mam co założyć. Pora odnowić garderobę. Muszę coś wymyślić. Ale w sumie po co, skoro mam służącą Kim? Tak, panienko Phoebe, co się stało? Rozumiem, czerwony alarm, nie mam co założyć. Bez paniki. Zaraz szybko skoczę do Francji na małe zakupy dla mojej jaśni pani. Już jestem, proszę. Dziękuję, Kim. Dobrze się spisałaś, ale następnym razem postaraj się szybciej. Możesz iść. Ja przymierzę ciuszki. Świetnie. I torebeczka do tego. Jest idealnie. Mogę iść do szkoły. Ach, witaj, kochana szkoło. Dzisiaj nawet się nie spóźniłam. Cześć wszystkim. Wydawało mi się, czy powiedziała do nas cześć. Kto tu jedzie takim fajnym samochodem? To ta nowa? Odbiór, odbiór, dotarliśmy do szkoły. Rozkładam różowy dywan dla panny Phoebe, żeby się nie ubrudziła. Gotowe. Można wychodzić. Zapraszam. Nareszcie, cześć wszystkim. Jestem waszą nową koleżanką z klasy. Mam nadzieję, że jest tu przynajmniej jedna osoba, która ma tyle kasy co ja. Ale fajnie wygląda. Wszystko pod kontrolą. Panna Phoebe weszła do budynku. Biegnijmy do klasy. Trzeba zapoznać się z nową. Na nas też pora, pospieszmy się. Przechodź, koleżanko. Muszę wpisać kod do mojej szafki, to dla mnie zbyt skomplikowane. Wspaniale. Ojej, ile tu pięknych rzeczy. A ja potrzebuję Gdzie to jest? O, tutaj mój szkolny plecaczek. Proszę włożyć do niego ten notatnik. Świetnie. Ależ to ciężki, nic nie widzę. Aj! Uderzyłam w ścianę? Oj, to nie ściana. To ma być. Cześć, niezdaro. Ale super, Phoebe się ze mną przywitała. Muszę szybko zebrać książki i schować je do szafki. Jak fajnie jest mieć kogoś, kto nosi twoje podręczniki. A tutaj mam książki i coś pysznego, ciasteczko. Mama dała mi je chyba z rok temu. Jem je sobie tak po kawałeczku codziennie. Moja szafka jest taka nudna. Muszę coś wymyślić. Tylko co? Już wiem. Mam kawałek tapety, która została nam po remoncie i jeszcze parę drobiazgów. Przykleję to wszystko na drzwiczki, żeby wyglądało fajnie. To takie słodkie. Podoba mi się. Są wszystkie moje ulubione rzeczy. No ślicznie. Wow! Ojej, muszę pędzić na lekcję, bo nauczyciel znowu wezwie mamę. W nogi. Moi drodzy, oto wasz test. Dacie radę. Przerabialiśmy to milion razy. Rozdaję kartki. Bułka z masłem. Fajnie, że zdążyłam się przygotować. Muszę tylko wpisać numer. Kurczę, ołówek się złamał do bani. Ale gdzieś miałam jeszcze jeden. Musi być gdzieś tutaj. Nie ma? No trudno, przynajmniej zjem sobie cukierka. Mam świetny pomysł. Włożę wszystkie cukierki do palety od farb, dodam troszkę wody i będę miała jadalne farby, z pomocą których rozwiążę test z matmy. Super! Jestem przygotowana, więc nie ma problemu. Doskonale. Mama będzie zadowolona z kolejnej piątki. Nie jestem taka optymistyczna. W ogóle się nie przygotowałam. Ale w sumie po co? Mogę przecież poprosić tę kujonkę, żeby rozwiązała test za mnie. Wypełnisz mi test? Nie? A za kasę? Za kasę? Wiesz, to też nie. Że co? A jeśli dam więcej? No za tyle to ja rozumiem. Kupię sobie górę czasopism naukowych. Weź mój test. Gotowe? Czas się skończył. Oddajcie swoje prace. Zostało jeszcze troszkę czasu na poczytanie. Ciekawe, co dostanę. O, już sprawdził. No i co tam? Hurra! Świetnie mi poszło, 5 z plusem. A co u mnie? Jak to? Wszystko źle? 2 z minusem? Ej, kujonko, co ty narobiłaś? A co myślałaś? Hurra, przerwa! W końcu można coś przekąsić. Kim, zabierz podręczniki z mojego biurka, proszę. Dziękuję. Teraz nakryj do stołu, będę jeść. Fuu, czy to ryba? Jest to obrzydliwa. Proszę to wymienić na coś innego. Zabierz to. Mam nadzieję, że tym razem trafili w mój gust. Co tu mamy? No, tak lepiej, pizza. A ty co masz, niezdaro? A ja mam lunch od mamusi. Zawsze zostawia mi takie miłe karteczki, żebym pamiętała, że mnie kocha. Moje ulubione kotokanapki. Pyszka. Oto kanapki i karteczki. A moi rodzice cały czas pracują. Jane, wpadłam na świetny pomysł. Może się zamienimy. Co? Super. O, niezła pizza. Temu miejscu zdecydowanie brakowało jakiejś imprezowej atmosfery. Jane, nie stój tak, baw się razem z nami. Nigdy nie byłam na fajniejszej imprezie. O nie, moja nowa sukienka. Jest zniszczona. Kto to zrobił? Z czego się śmiejecie? Nie jest mi wcale do śmiechu. Masakra, ale wstyd. Idę stąd. Koniec. Teraz nikt nie będzie chciał się ze mną przyjaźnić, nawet za pieniądze. Porażka. Phoebe, wszystko w porządku? Widzę, że jesteś smutna. Mam pomysł. Pożyczę ci swój sweter. Babcia zrobiła go dla mnie na drutach. Proszę. Teraz to już nie sweter, a super kiecka. Wracajmy na imprezę. Wróciłam w nowym stroju. Rozruszajmy tę budę. Jak wam się podoba moja nowa sukienka? Jest wspaniała. No to lecimy. Jeszcze nigdy cukierki z Kittles nie były tak duże. I jeszcze nigdy nie dekorowałam w ten sposób domku z piernika. Tylko spójrzcie, ile kremu. Będę ozdabiać swój domek. Ale super! Myślę, że zrobię bardzo, bardzo ładny domek. Tego nie potrzebuję. Ale puszyste. Super! Okej, cegiełki są już gotowe, a pozostałe materiały trzeba wrzucić do środka. Zrobione! I jeszcze tęczowe żelki. Ale najpierw ich spróbuję. Pyszne! Nie, jednak nie wrzucę ich do środka. Wolę udekorować nimi dach. Widzicie, jaki dach zrobił się kolorowy? A żeby wiatr nie zdmuchnął żelków, użyję skittlesów. One też są bardzo kolorowe. Będą też świetnymi obciążnikami. Brawo ja! Teraz czas na lizaki. A ja! Będą ozdabiać zewnętrzną część domku. I jeszcze więcej czerwono-białych lizaków na ścianach. Będzie bardzo ładnie. Ale to też nie wszystko. Więcej takich lizaków. I nie tylko takich. Nie wolno zapominać o kominie. Jego też trzeba udekorować. Brakuje mi jeszcze okiennic w oknach. Tabliczka czekolady Briana będzie w sam raz. I takiej nie potrzebuję. Oj! W biały dzień kradną czekoladę. Koleżance, żałujesz. Czekolada jest pyszna tak przy okazji. Idealnie nadaje się do upiększania moich okien. Ale pyszne. Dobra, biorę się za te okna. I mamy to. Ale trzeba też udekorować czekoladę, aby była bardziej kolorowa. Okay. No i mój dom jest już prawie gotowy. Skończyłam. No to teraz ja. Zacznijmy od żelków. O tak. A, jak to boli. Głupie żelki. Mam nadzieję, że przynajmniej jako wykończenie ścian dobrze się sprawdzą. Zobaczmy. Och, ale ciężar. No, okej. Całkiem nieźle to wygląda. No, bardzo ładnie. Będę miał chłodny dom, jakby był zrobiony z lodu. Myślę, że jest naprawdę ładnie. Zamierzam też ułożyć uśmiechniętą buźkę na głównej ścianie z ciasteczek Oreo. 2 duże ciastka to oczy, a małe posłużą za usta. O, właśnie w ten sposób. Cyk, cyk, cyk i mamy to. Ale to też nie wszystko. Potrzebuję jeszcze nosa. W tym celu użyję nasion marchewki. Ach, dam radę. Udało się. Oto jest. Proszę bardzo. Nasionko trzeba zasadzić w wiadrze i wyhodować gigantyczną marchewkę. Świetnie. A teraz potrzebuję troszkę wody. Marchewka już jest. Muszę ją tylko wyciągnąć. Ale jak? Wrosła zbyt głęboko w ziemię. O, Brian! Chodź tu, potrzebuję twojej pomocy. Pomóż mi wyciągnąć marchewkę. Ach! No nie idzie. Cóż, będziemy musieli zaangażować też Phoebe. Chodź, pomożesz nam. No dobra. No dalej. Och, udało się. Dzięki, przybij piąteczkę. Polecam się. Hej, a ja? Ty też przybij piątkę. Tego zielonego ogonka nie potrzebuję. Jest zbędny. Ale sama marchewka idealnie pasuje jako nos. Wyszedł mi domek w kształcie bałwana. A na dach zarzucę czapkę. Będzie fajnie. Hop! Tadam! Tylko spójrzcie, wyszło fantastycznie. Brian, czekamy na ciebie. A wiecie co? Mój domek będzie jeszcze fajniejszy niż wasze. Zapakuję go w papier. Będzie wyglądał jak prawdziwy prezent. Pięknie mi to wychodzi, prawda? Okej. Ale to jeszcze nie wszystko. Dodam też łańcuch choinkowy. Będę na nim wieszać świąteczne bombki. Dzięki temu mój dom będzie wyglądał jeszcze bardziej uroczyście. Fajnie, co? Ale co jeszcze powiesić? Yes! Właśnie, dorzucę jeszcze kilka bombek. A super! No i co jeszcze? O! Latarnie! Będą idealnie pasować. Mój dom wygląda lepiej niż wasze. Co mamy robić dalej? Księgo, podpowiedz nam. Aha, czas udekorować podwórka. To pestka! Najpierw przyciągnę tu sanie pełne prezentów. Wyjmę z nich pistolet do baniek i użyję go do zrobienia sztucznego śniegu. No to lecimy! Bam, 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 bam! Ej, uważaj, ochlapałeś mnie! Ojej, co to za broda? I co z tego? Przynajmniej mamy teraz mnóstwo sztucznego śniegu. To jest naprawdę super. Można go podnosić i urządzić prawdziwe opady. Patrzcie, jak fajnie! Skoro mam mnóstwo małych bombek, to ze dwie duże też mi się przydadzą. Przecież mamy tu święta! No właśnie, a gdzie jest choinka? Ustawię ją na samym środku podwórka. I położę pod nią wszystkie prezenty. Bo przecież tam jest ich miejsce. Och, jak wspaniale. Ale czegoś mi tu brakuje. Mimo wszystko. Wiem! Skrzynki pocztowej. Też jest czerwona i owinięta łańcuchami choinkowymi. Wrzucę do niej list do Mikołaja. Pięknie! No podwórko na bogato! Wielka mi rzecz. Sprawię, że mój domek będzie o wiele ładniejszy. A moja choinka nie będzie zwykłą choinką, będzie czekoladowa. Więc można ją będzie później zjeść. Pięknie! I nie będę dekorować jej bombkami, a kremem. Niestety samego kremu jest za mało. Pierniki będą idealne jako zdoby choinkowe. Chłopaki, możecie się poczęstować, ale zostawcie mi coś na choinkę. Gotowe! Moje prezenty też będą jadalne. Ale to jeszcze nie wszystko. Przyturlam kilka kolorowych cukierków. Wyglądają jak ciasteczka. A na nich położę wygiętą tabliczkę czekolady. Będzie z tego super ławka. Hop! Udało się. I mamy to. A z reszty cukierków zrobię ścieżkę do domu, żebym zawsze wiedziała, dokąd mam iść. Właśnie w ten sposób. No to wygląda naprawdę super. A wy co myślicie? Przydadzą mi się też te dwa paluszki Twixa. Mogę ich użyć do zbudowania ogrodzenia, które jest nie tylko solidne, ale i bardzo smaczne. Tylko nikt oprócz mnie nie będzie tego jeść. O rany, jak ja uwielbiam Quixy. Następnie postawię jadalną skrzynkę pocztową. No i oczywiście jadalne pojemniki na lizaki Chupa Chups. Fajne, co? Ktoś będzie mógł się nimi poczęstować. No myślę, że wyszło mi to niesamowicie klimatycznie. Ben, a ty na co czekasz? Dekoruj szybko swoje podwórko. Dekorować? No już najwyższy czas. Najpierw będę musiał troszkę pokopać w śniegu. A muszę to zrobić, żeby zrobić lodową zjeżdżalnię. Zjeżdżalnia gotowa. Zjadę po niej prosto w śnieg. Więc mam nie tylko piękne podwórko, ale i plac zabaw! Juhu! Ale jedna zjeżdżalnia to zdecydowanie za mało. Przydałby się bałwan. Nie bez powodu mój dom wygląda jak bałwan. Więc będę kontynuował ten pomysł. Okej, prawie gotowy. Teraz głowa. Zrobiłam 3 kulki. A buzia bałwanka będzie z ciastek, cukierków i waflowego rożka. A żeby bałwankowi było ciepło, przykryję go czapką i szalikiem. Nie marznij, mój malutki! Ale to wciąż za mało. Będę potrzebował ogromnej bryły lodu. O, ale ciężka! Ale czego się nie robi, żeby udekorować dom? A teraz obrobię ten lód piłą. Właśnie z tego kawałka chcę sobie zrobić choinkę. O tak! Co za zabawa! Ta choinka będzie tutaj stała, dopóki się nie rozpuści. Ale czad! Ciężar z tej choinki! Przestawię ją bliżej domu i podświetlę na niebiesko. Gotowe! A ogrodzenie zrobię z żelków. Te płytki idealnie wpasowały się na ściany, więc mam nadzieję, że będą równie doskonałe na ogrodzenie. Pozostało mi tylko ustawić lodową skrzynkę pocztową. To jest to! Moje podwórko jest skończone. Co tam dalej, książeczko? Aha, teraz musimy udekorować nasze domki w środku. Jak na razie wszystko tu wygląda dosyć nudno, ale zaraz to naprawię. Zacznę od mięciutkiego czerwonego dywanika. Położę go na podłodze. Och, jest taki puszysty. Wspaniale. Następnie będę potrzebował kilku drewienek. Jest ich tak dużo i są takie ciężkie. Ich pomocą ozdobię ściany. Aj! Oj, oj, oj. Wszystko, co muszę zrobić, to przybić drewno do ścian. To proste. Dam radę. Okej, gwoździe są? Jedziemy z tym. Au, mój palec! Przeceniłem swoje siły. Kurczę, teraz boli mnie palec. A to wszystko przez ten głupi młotek. Spróbuję jeszcze raz. Może za drugim razem będzie lepiej. No, naprawdę się udało. Pozostało tylko dokończyć resztę ścianek. One też muszą być udekorowane drewnem. Ale super, to będzie naprawdę przytulny domek. Ale to wciąż tylko ściany. Potrzebuję kominka. Spróbuję go tutaj wciągnąć za pomocą liny. Och! Ale spójrzcie, jak idealnie wpasował się w róg mojego domku. Postawię na nim miniaturkę parku rozrywki. Spójrzcie, tu się wszystko rusza. Myślę, że to świetna dekoracja. A teraz nad kominkiem powieszę skarpety. To do nich Mikołaj będzie wkładał prezenty. A ściany ozdobię kolorowymi łańcuchami. Ale to wciąż nie wygląda na skończone. Będzie tu idealnie pasował wieniec świąteczny. No i czerwone worki na prezenty. Pięknie. Prawie gotowe. Dorzucę jeszcze kilka dekoracji. A żeby było bardziej przytulnie, to postawię tu fotel bujany. I wiecie co? Ustawię jeszcze 2 dziadki do orzechów. W worku został też zabawkowy tor kolejowy. To będzie element rozrywkowy mojego pokoju. Pociąg będzie jeździł, a ja będę go obserwować. Tudu! Ale ekstra! Mam już choinkę na zewnątrz, ale w domu też muszę mieć chociaż małą. Moja będzie zrobiona ze świecidełek, a prezenty będą leżały tuż obok niej. Wszystko gotowe, można odpocząć. Zjem pyszne ciasteczka i wypiję słodkie kakałko. Ale tu wygodnie. A jak ja mam udekorować mój domek? Muszę zacząć od podłogi. Myślę, że tabliczka czekolady będzie idealna. I będę chodzić w tych uroczych kapciuszkach. Och, ale fajnie. A teraz potrzebuję kremu, który nawiasem mówiąc już tu jest. Użyję go do ozdobienia ścian w domu. Ojej, jak ładnie. A teraz cukierkami z Kittles wyłożę listwy przy podłodze. A na ścianach powieszę kolorowe karmelki i lizaki, tak jak na zewnątrz. słodycze wyglądają niesamowicie. I mamy to! Teraz muszę zrobić sobie kanapę. Też będzie piernikowa. Zamierzam użyć kremu jako materiału klejącego. W ten sposób będę miała świetnie wyglądającą sofę. Ekstra! Jest bardzo wygodna tak przy okazji. A skoro mam już kanapę, to muszę mieć też stolik. Będą na nim leżeć przeróżne smakołyki, którymi już można się zajadać. Dlatego, że mój domek jest gotowy. A... zdolniacha ze mnie. Podobnie jak na zewnątrz, zamierzam udekorować wnętrze domku lodowymi żelkami. Zrobię najpierw żelkową listwę podłogową. Będzie w tym samym kolorze co domek. Gotowe! A teraz podłoga. Mamy to! Czas na ściany w środku. Pomaluję je sprayem w białym kolorze. Ale po prostu zwykłe białe ściany to dosyć nudne. Ozdobię je błękitnymi śnieżynkami. A oto i one! Siedzieć będę na tym niebieskim fotelu. Ale ciężkie. Fajnie, że idealnie się tu komponuje. Będę miał też półkę w tym samym kolorze. Postawię na niej dwa urocze bałwanki. No myślę, że wyszło super. Ale co to za życie bez telewizora? Jakaś rozrywka musi być. Telewizor będzie stać na mojej szafce. Zawsze będę mógł oglądać challenge na naszym kanale. Zostały tylko małe ozdoby. Trzeba poustawiać różne zabaweczki i oczywiście czas na relaks z moją ulubioną kolą. A samo picie coli jest nudne, więc zamienię ją w lodowaty koktajl. Aby to zrobić, muszę ją wlać do specjalnego kubka. Wyszło świetnie. Najwyższy czas to spróbować i można oglądać śmieszne filmiki. Ech, co za życie! Haha, niezły ubaw! Mamusiu, kup mi czekoladkę. No kto tam tak hałasuje? Jest dopiero 2 po południu. Chwileczkę! Czy to już 31 października? To znaczy, że zaczyna się upiorny okres, kiedy mogę sobie pożartować z mojej siostry Jane. Pierwszym psikusem będzie duch z balonika i białego prześcieradła. Muszę mu narysować przerażającą buzię. Buu! I co wy na to? Straszny? No to lecimy! Musimy być bardzo, bardzo cicho. Buu! Moja siostrzyczka słodko śpi. Powieszę ducha tuż nad jej głową, aby był pierwszą rzeczą, którą zobaczy, gdy otworzy oczy. Po duchu zauważy swoje ręce i będzie miała na nich paskudne rękawiczki ogra. Ha! Będzie chciała wstać i mnie znaleźć, ale nie zajdzie daleko, jeśli pod stopami jej rozsypie kolorowe cukierki. Następnie najfajniejsza część, zielony slime na tacy. Spadnie w niego twarzą. To będzie mega zabawne. A teraz ostatni szczegół. Ceglana ściana w wejściu. Zaczynamy dobrą zabawę. Och, co za piękny poranek. O rety! Co to za potwór? A może to ja jestem potworem? To tylko rękawiczki. Ojej! To na pewno Ben. Zaraz się przewrócę. Fuj. Mam nadzieję, że to nie smarki. Dosyć tego, Ben. Zaraz oberwiesz. Już po ciebie idę. Co to takiego? Kiedyś tu było przejście. A, to tylko tapeta. Dzień dobry, siostrzyczko. Szczęśliwego Halloween. Co z tobą? Wstałaś lewą nogą? Jakie fajne show. Nie mogę oderwać od niego oczu. Trzeba coś zjeść na śniadanie. O, mleko. Akurat mamy tu płatki śniadaniowe. Świetnie. Jane jest tak pochłonięta nowym show, że nie mogę się powstrzymać przed zrobieniem jej psikusa. Wsypujemy wszystkie słodkie pułapki na mój talerz. A dla mojej siostry mam coś ciekawszego. Obrzydliwe robaki. Przesypujemy je do pustego opakowania po płatkach i dajemy Jane do spróbowania. Mam nadzieję, że to śniadanie jej zasmakuje. Okej, można serwować. Hej, siostrzyczko, przygotowałem ci wszystko na śniadanie. Oto twoja miska, mleko i płatki. Trzymaj łyżkę. Smacznego, sis. O, to takie słodkie, braciszku, dziękuję. Od samego rana oglądam nowy program, nie mogę się oderwać. To naprawdę super show, nawet nie jadłam jeszcze śniadania. A wiesz, że uwielbiam płatki z mlekiem? Okazuje się, że byłam naprawdę głodna. Jak pięknie pachnie. Fuu, to obrzydliwe. Ben! Ha, zjadłaś robaki na śniadanie. Nazwę cię miłośniczką robali. Wpadłam na fajny pomysł, żeby zrobić bratu psikusa. Zrobimy sztuczny stół z czarnym obrusem z dziurą na głowę. Stawiamy wiaderko na popcorn. Wsypujemy go i robimy przerażający makijaż, żeby go przestraszyć. O, całe wiadro popcornu, super! Idealnie na seans z fajnymi filmikami. Śmieszny moment. Wszystko wygląda podejrzanie oczywiście, ale popcorn wygląda pysznie. Aj, co to mnie ugryzło? Jestem popcornowym potworem, nie możesz jeść mojego popcornu! Nie zjadaj mnie! Padłem na nowy fajny pomysł na psikusa. Niedawno przyszła do mnie sztuczna ręka, a Jane właśnie dekoruje pokój na Halloween. Będzie zabawnie, jeśli przypadkowo ją sobie przewiercę. Muszę tylko założyć ją na miejsce. Idealnie. Idę pomóc siostrze. Jane, co ty robisz? Pomogę ci. Przyniosłem ze sobą narzędzia. Wywiercę dziury w ścianie na gwoździe w sekundę. Oj, zaswędziało mnie w nosie. O nie! Moja ręka! Przewierciłem sobie rękę. Ojej! Czy to naprawdę ręka Bena? To sztuczna ręka. Jest niezły w robieniu żartów, ale odegram się. Zrobię mu psikusa ze sztucznym mózgiem. Potrzebuję do tego zakrwawionych bandaży i sztucznej krwi. Teraz ukryję wszystko pod peruką i lecimy go straszyć. Dlaczego Wednesday wzięła nóż? O rany, oglądanie horrorów przed snem to zły pomysł. Co będzie dalej? O, Jane, przyszłaś obejrzeć ze mną filmik? To moje ulubione chipsy, co? Nie chcesz się podzielić? To pociągnę cię za włosy. Co się dzieje? Jane, masz mózg na wierzchu! Pomocy! Uciekaj, uciekaj, braciszku. Mam nowy pomysł, jak wkręcić Bena. Wyrzeźbię w dyni przerażającą twarz, która na pewno go przestraszy. Tu będą oczy. A tu usta. Świetnie. Do środka włożę świeczkę i gotowe. Teraz naszego dyniowego potwora umieszczę pod łóżkiem Bena. W ciemności ta twarz wygląda jeszcze straszniej. Ale to nie wystarczy. Trzeba zostawić krwawe ślady stóp, tak jakby pod łóżkiem ukrywał się potwór. A teraz wiejemy, zanim Ben tu przyjdzie. O, mój ulubiony kawałek! O tak! A to jest mój ulubiony moment! Juhu! A co to za ślady? Dlaczego prowadzą pod moje łóżko? Boję się! To jest pod łóżkiem! O mamo! Pod moim łóżkiem jest potwór!